Matka zostawiła przed blokiem 8-miesięczne dziecko. Była pijana, matka zostawiła dziecko przed domem. Miała prawie 2 promile. W Poniatowej województwo lubelskie policja zatrzymała kobietę, która zostawiła swoje dziecko w wózku przed blokiem. 29-latka miała prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Do zdarzenia doszło we wtorek około godzina 18. Zawiadomienie w sprawie kobiety trafiło do mundurowych. 29-latka nie była w stanie wejść samodzielnie do mieszkania, wynikało z przekazanej informacji. Dzieckiem zaopiekowali się świadkowie na miejscu, policjanci zastali stojący pod blokiem wózek z dzieckiem w środku. Na szczęście maluszkiem zaopiekowali się zaniepokojeni sytuacją świadkowie, poinformowała w komunikacie prasowym aspirant sztabowy Edyta Żur. Jak się okazało, 29-latka miała w organizmie blisko 2 promile alkoholu. W sprawie matki trwa postępowanie, niemowlę trafiło pod opiekę medyczną. Z kolei jego matka do policyjnej izby zatrzymań. W sprawie kobiety z Poniatowej trwa postępowanie. Służby sprawdzą, czy matka swoim zachowaniem mogła narazić dziecko na niebezpieczeństwo. Informacje o zdarzeniu zostaną również przekazane do sądu rodzinnego i nieletnich. Policja przypomina, że w przypadku narażenia zdrowia lub życia opiekun może być ukarane grzywną, naganą, a nawet karą więzienia do 5 lat.